Słuchajcie, monety ulegają zabrudzeniu. I wiadomo, że monety po prostu przechodzą z rąk do rąk, czy tam na przykład utleniają się w powietrzu jak miedź, tworząc tlenek miedzi. I teraz jak oczyścić, słuchajcie, taką monetę? Co zrobić? Taką miedzianą monetę możecie, słuchajcie, wrzucić albo do octu, albo do soku z cytryny. Tutaj będzie zachodziła reakcja i ta moneta się, słuchajcie, oczyści. Musicie to wrzucić na jakieś 5 minut, taką monetę. Wrzucicie taką monetę na 5 minut, słuchajcie, takiego roztworu, czyli albo do soku z cytryny, już tu jedną wrzuciłem, to musi być 5 minut, albo do octu, słuchajcie. Tutaj zachodzą reakcje, no i po 5 minutach wyciągacie taką monetę i zobaczycie, jak ona będzie wyglądała, słuchajcie. No i nie zapominajcie, że na monetach, tak, czy na pieniądzach mogą pojawiać się bakterie, wirusy itp. itd., tak? Czyli no, jest to w sumie taki nieciekawy środek transportu wirusów i bakterii, można powiedzieć, słuchajcie. I później ta monota wygląda tak właśnie czysto, tak? Jest idealnie czysta, słuchajcie, zobaczcie. Idealnie czysta moneta. W porównaniu z tym jest różnica, tak? Dwie takie same monety. No, dobra. To będzie chyba, słuchajcie, to będzie chyba wszystko w tym odcinku. Nie wiem, co tu zrobić, żeby było, żeby was zainteresować tematem. Może rzucę po prostu, nie wiem, młotkiem niebo, jeszcze bym zniszczył aparat, ale może rzucę po prostu ołówkiem was. O. No. Żeby nie było za normalnie, po prostu. Po prostu. 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 Po prostu.